Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym, w trochę innej scenerii, w trochę innych okolicznościach, chciałbym opowiedzieć Państwu o portrecie generała Wincentego Krasińskiego, który znajduje się w naszej ekspozycji usytuowanej w Dworze Krasińskich. Obraz nieznanego autora, obraz pochodzący ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, przepraszam bardzo, w Warszawie. Obraz ważny dla nas ze względu na to, że pokazany jest na nim Wincenty Krasiński w mundurze generała polskiego. On w całej historiografii okresu napoleońskiego zapisał się jako generał francuski, najpierw pułkownik, później generał. Dodatkowo on tym generałem pozostał w momencie, kiedy armia wróciła z Francji do Polski. Od roku 1814 można powiedzieć, że od wakacji Wincenty Krasiński był generałem kawalerii i generałem odpowiedzialnym za formacje gwardyjskie stacjonujące w podwarszawskim Wierzbie. Wierzb w tym momencie jest już częścią Warszawy. To są okolice obecnego Mokotowa. Rzecz bardzo ważna, tak jak powiedziałem, mundur generała polskiego z charakterystycznym czerwonym kołnierzem, na którym znajduje się wężyk generalski, epolety, kurtka mundurowa z guzikami. Tutaj jest konfiguracja ustawienia czterech odznaczeń orderów. Wiemy, że okres napoleoński to jest ekspansja, to jest bardzo duża ilość orderów, odznaczeń, którą każdy generał, każdy żołnierz starał się pokazać to, że był na tyle waleczny, żeby i dzielny, żeby zasłużyć na określone odznaczenie. Dwa najważniejsze dla żołnierza okresu wojen napoleońskich, Legia Honorowa i Krzyż Oficerski Virtuti Militari. Te dwa odznaczenia Wincenty w okresie wojen napoleońskich otrzymał i to jest ważne. W pełni na nie zasłużył, nie ulega to najmniejszej wątpliwości. W tym mundurze Wincenty Krasiński będzie od początku powstania, tak jak powiedziałem, Królestwa Kongresowego do początku wybuchu powstania listopadowego, gdyż w momencie, kiedy to powstanie wybuchło, życie Wincentego w pewnym stopniu było zagrożone ze względu na to, że on uczestniczył w sądzie sejmowym dotyczącym członków Towarzystwa Patriotycznego i jako jedyny z całego składu orzekającego wydał wyrok skazujący, plus dodatkowo jego zachowanie, jego wypowiedzi, jego lojalizm w stosunku do wielkiego księcia Konstantego Mikołaja I. W pierwszym rzędzie spiskowcom nasuwały kandydaturę Wincentego Krasińskiego do eliminacji. Powstały słynne, pojawiające się tuż oczywiście po zakończeniu powstania listopadowego informacje, iż znajdowało się na tak zwanych listach przeznaczonych osób do eliminacji. Tam był generał Bosak, tam był generał Różniecki i tam między innymi na jednej z wyższych pozycji znajdował się Wincenty Krasiński. Wincenty Krasiński w mundurze Wojska Polskiego, w mundurze generała Wojska Polskiego nosił go przez 16 lat i parę miesięcy. Tak jak powiedziałem, na początku listopada 1830 roku w budynku na Placu Bankowym, tam gdzie znajdował się rząd tymczasowy, dokonał ustąpienia, podpisał rezygnację i zdjął mundur. Później do końca swojego życia będzie chodził, będzie przyodziewał mundur generała adiutanta cara po kolei kolejnych następnych carów, aż do momentu śmierci. Będzie przez wszystkich tytułowany generałem, będzie tytułowany osobą, która bezpośrednio wpływ na politykę względem Królestwa Polskiego miała. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia Opinogóry w momencie, kiedy już będzie to możliwe i do przyjrzenia się bliżej temu pięknemu portretowi.
Pozostawiam Państwa jeszcze na chwilę, by mogli popatrzeć na niego. Do zobaczenia. Thank you.